Szanowna komisja, szanowni państwo, chciałabym zaprezentować temat z zakresu Technology Assessment. To jest temat mojej pracy doktorskiej. Otóż rozwój techniki jest nieodłącznym elementem rozwoju gospodarki, a zarazem rozwoju społeczeństwa. XXI wiek jest uznawany za okres, pędzącego rozwoju samokształcącej się sztucznej inteligencji oraz urządzeń technicznych. Jestem przekonana, że każdy z Państwa na sali posiada smartfon, iPhone, tablet, laptop, komputer i tak naprawdę korzystamy z tych urządzeń technicznych praktycznie na co dzień, ale często o tym nie wspominamy, nie zdajemy sobie nawet sprawy z powagi sytuacji. Spotykamy się z urządzeniami technicznymi dosłownie na drodze. Kiedy parkujemy samochód, musimy wydrukować bilecik w parkomacie, dotykając parkomatu, czyli tak naprawdę tabletu, ekranu dotykowego. Kiedy zamawiamy kanapkę w popularnej restauracji McDonald's, znowu wykorzystujemy ekran dotykowy. Kiedy idziemy na siłownię Smart Gym, to co jest bardzo popularne obecnie, bardzo modne, wykorzystujemy czytnik palca, gdzie dalej nasze dane przesyłane są do systemów informatycznych i dalszej procedury nie znamy. Tak naprawdę eksperci oceniają, że wykorzystujemy zaledwie kilka procent potencjału urządzeń. Dlaczego tak jest? Ponieważ my, jako, jako społeczeństwo, nie jako my tutaj, jako grupa zebrana, nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni urządzeń mobilnych, urządzeń nowych, techniki, technologii. Polega to, jest to pewien problem, który dotyka różnych barier społecznych. Moja praca będzie polegała na tym, żeby wyodrębnić pewne grupy. W szczególności na początku wyodrębniłam osoby starsze, które nie w pełni obsługują komputery, nie w pełni obsługują urządzenia mobilne. Przez co powstaje pewien rodzaj bariery technologicznej, a zarazem powstaje zagrożenie, zwane mianem wykluczenia społecznego. Najczęściej takie osoby, które mają na przykład zarejestrować się do lekarza drogą mailową, drogą online, bo nie ma innej możliwości wśród niektórych specjalistów, jest to ogromny problem. Celem moich badań naukowych jest znalezienie odpowiednich narzędzi. Które miałyby oceniać tą technikę oraz dostosować ją do danego użytkownika, zarówno w grupie osób starszych, w grupie dzieci lub w przemyśle. Będą to trzy podstawowe grupy. I kończąc moją krótką prezentację, chciałabym zachęcić Państwa, aby zastanowić się, czy dla Państwa technika to zawsze dobrodziejstwa, czy również pewne problemy, z którymi spotykamy się na co dzień. Dziękuję bardzo.